Już? Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj będzie to odcinek dosyć specjalny, jak już możecie wywnioskować po samym tytule filmu. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ moja dziewczyna kończy dzisiaj 21 lat i z tej okazji postanowiliśmy zrobić jej prezent. Nad tym prezentem pracuję od niespełna pół roku. Część widowni może być zaskoczona, a druga część może być w sumie też również zaskoczona, bo nie wiedziała w ogóle kompletnie o tym motocyklu, że coś w ogóle jest. Obserwujący mnie na Instagramie oczywiście o tym wiedzieli, że kupiłem motocykl. Jest to Kawasaki KX. Przepraszam za to, że po prostu część widowni została, można powiedzieć, oszukana. Ten motocykl niestety nie będzie na sprzedaż. To był po prostu jedyny taki pretekst, który mogłem sobie cisnąć, żeby po prostu moja dziewczyna niczego się nie domyśliła. Moja dziewczyna jest bardzo podejrzliwa i praktycznie nie rozstajemy się w ciągu dnia na więcej niż 8 godzin, więc byłoby to dosyć podejrzane. Więc ciężko by było ten motocykl po prostu zachować w tajemnicy. Więc wypuściłem taką plotkę na Instagramie. Obserwujący mnie mogli to zobaczyć. A jeśli mnie nie obserwujesz, to link w opisie również tam macie. Także zapraszam Was, zobaczymy sobie ten motocykl w całej okazałości, jak wygląda teraz. A tutaj Wam teraz przedstawię po kolei zdjęcia, jak wyglądał po prostu w trakcie zakupu. Był w totalnym chaosie, w częściach, totalne puzzle zardzewiałe do regeneracji. A więc widzowie, zapraszam. Możecie tutaj zobaczyć, jak ten motocykl wygląda. Oczywiście na tego nie patrzcie, bo ten jest świeżo po jeździe. I jest troszkę niezadbany, ale ten. Tu mamy laleczkę, która wyglądała w stanie naprawdę nagannym. Została rozkręcona co do jednej śrubeczki. Została poskładana na nowo, na nowych częściach. To, co wymagało malowania proszkowego, zostało po prostu pomalowane proszkowo. Czyli rama, podnóżki i inne elementy, kierownica. Silnik został również rozebrany co do jednej śrubeczki, został przepatrzony. Silnik jest teoretycznie nowy. Praktycznie ze starych części został tylko kosz sprzęgłowy oraz skrzynia biegu. Jest to stary rocznik, jest to motocykl z 1993 roku. Został tu zmieniony przód od rocznika bodajże 2013. Jeśli chodzi o resztę, to została w oryginale. Mam nadzieję, że prezent się mojej dziewczynie spodoba. Jest to trzecia 18, więc jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, bo jest to dosyć unikatowy sprzęt. Nie jest to zwykła 80, jak można się domyślić. Jest to setka, no to jest wiadomo cylinder zwiększony do pojemności 100. Są również założone większe koła. Jest to po prostu trochę wyższa wersja 80, wyższa, mocniejsza, ale elastyczniejsza. Jak widać, dla mnie jest to motocykl idealny, sam bym odgórał. A, musisz już iść? Daj aparat, ty musisz już iść. Cześć. Sobie muszę mikrofon teraz przemienić na drugą stronę. Kamerzysta się ulotnił, bo jest sobota, no i wiadomo, nie każdy ma czas. Także aparat leci sobie teraz na statyw i sobie ten motocykl przygotujemy tak, żeby po prostu wyglądał jak prezent, a nie jak taki po prostu zwykły motocykl. Zaczniemy sobie od wstążeczki. Myślę, że jest ok. Teraz sobie go troszkę przestawimy, tak żeby wszedł sobie na podnośnik. Brakuje tylko kilku detali. Kwiatuszek może tu. Chyba nie spadnie. Do góry nie poleci. Do góry nie poleci. No nie jest to nie wiadomo jak zrobione, ale mamy upominek, mamy motocykl, mamy kwiatuszki, więc zostało nam tylko zadzwonić do nich. Jest, aż mi się podoba, aż sam bym chciał taki prezent dostać. No halo. Kochanie. Halo. Gotowa jesteś już? No ja już nie jadę. Dobra, bo ja już skończyłem, to możesz po mnie wpaść, żebyśmy nie jechali na miasto na dwa auta. No dobra, okej. No dobra. Ja tak chwilę będę, bo jestem w drodze w sumie. A, już wyjechałaś? No tak, bo sobie myślę, że jadę wcześniej, to poczekam najwyżej na tego. No dobra. No to pa. To czekam, pa. Więc tak, ona jest święcie przekonana, że dzisiaj jedynie dostanie jakiś upominek i pojedziemy sobie miło spędzić wieczór na miasto. Ale nie wie o motocyklu. Dobra, skoro ona będzie za chwilę, no to pasowałoby to jakoś poogarniać. Tu mam chustę, żeby jej oczy zawiązać, ale to wyjdzie podejrzanie troszkę, jak wyjdę do niej od razu z kamerą. Więc zrobimy tak, że kamerę sobie zostawię po prostu tutaj, a wezmę sobie pod rękę GoPro. Kamerę sobie zostawię tu. Już tu jest, już tu jest. Hej! Gotowa? Gotowa na randewu. Ja się rozbroiłaś. Bo zabiorą mnie na randeczkę. A ty skończyłeś jeszcze? No już skończyłem, już możemy jechać. Pojedziemy do mnie do domu, przebiorę się i możemy jechać. Ale najpierw musisz... Kurde... Co ty robisz? Ej, zepsujesz mi makijaż! No Bartek! Robisz? A gdzie mam iść? Chodź. Co, przygotowałeś randkę ze Smaru i ze Śrubek? Ze Smaru i ze Śrubek? No. Poczekaj. No, ale to... Stój tu, ja zaraz po ciebie wrócę. Okay. Stój tu, ja zaraz po ciebie wrócę. Wiem tylko teraz, że dobrze. Ja się nie śmieję. Ale ja się śmieję, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem i gdzie idę. Ja cię prowadzę, nie ufasz mi. Tada! Serio? Kwiatuszki masz dla mnie i prezencik, a czemu na autokartki? No bo jeździsz już tym. No na pewno. No tak, no. Kochanie. Kochanie, kochanie moje. No jak się... Nie żartujesz. Cieszysz się, czy się nie cieszysz? Szczerze. Z kwiatuszków się cieszę i z tego, ale to chyba... Bo jak ona jest teraz ładna, jak jest już gotowa. No dobra, ale nie jest gotowa na sprzedaż, bo ty będziesz tym jeździł. Słuchajcie, ona dopiero 2 godziny przejeździła MRF-em i to takie niepełne. Czas na przesiadkę na coś zielonego, z wyższej półki. Wiesz, że cię bardzo kocham? Wiem. Ale ty oszalałeś, powiedz mi, kiedy jest koniec tego żartu? No nie no. No ale... To nie ma żartu, tylko... Normalnie bierzesz kwiatuszki. Są bardzo piękne, są moje. Już? No tak. Przecież on miał iść na sprzedaż, przecież robiliśmy przy nim i w ogóle... Najlepsze jest to, słuchajcie widzowie, bo o tym nie powiedziałem. Robiliśmy ten motocykl we dwoje. Przecież ja sobie nakładki nawet na nie. Tak, Olcia nakładała nakładki na szprychy, Olcia mi pomagała czyścić plastiki, a podejrzewałaś coś? No nie, ja czekam aż przestaniesz i powiesz, że nagrywasz, bo to jest jakiś żart czy coś, nie wiem. No nie, to nie jest żart. Żartem było to, że ten motocykl będzie szedł na sprzedaż, bo nie będzie szedł. Nie wierzę. No inaczej nie mogłem tego zrobić, bo byś coś zaczęła podejrzewać. Dobra, nie duś. No nie, ja nie wierzę, serio. O Jezus, on jest taki piękny. Bo on jest taki piękny, to prawda. To jest mój ulubieniec, ale to tyle czasu, tyle serducha włożyłeś. Tak. I serio, ale to od początku było zaplanowane, że to jest dla mnie, czy... Tak. Czyli ta cała sprzedaż to było na żarty, tak? No tak. Słuchajcie. Okłamałeś mnie! Ale wiesz co? Ściągam ci go z podnośnika, żebyś się przymierzyła. Ale powiem ci, że robi takie wow. Jak teraz go zobaczyłam tak w całości, że jest już wszystko tak, te detale i w ogóle. Na początku mi pokazywałeś w ogóle jak było, jak to wyglądało, to ja bym nie powiedziała, że to jest ten motor. Oszukałeś swoich widzów. Okłamałeś. I mnie i widzów. Widziałeś, widzicie? Was też. Nie, no jest dobrze, dostajesz do ziemi nogami. Tak, powiedzmy, że jest idealnie dopasowany, bo ani mam nie stoję na palcach, ani nie jest taki za niski, tylko jest taki idealny pod mój wzrost. Robić jazdę próbną. Pogoda, mój ubiór, plus fakt, że kiedy ja ostatnio jeździłam, więc się troszkę boję. Powiedzmy, że inaczej, może zrobimy jakiś osobny odcinek o tym, czy coś? O, można tak zrobić. Widzowie, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Prezent się spodobał? Bardzo się spodobał i dziękuję jeszcze raz. Skoro prezent się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijcie na nasze Instagramy. Tu macie Instagram Olci, a tu macie Instagram mój. Także widzimy się w następnym odcinku na kanale już za tydzień. Zdradzę tylko, że będziemy troszkę majstrować przy MRF-ie. Jako już jeszcze troszkę śnieg leży, to pasowałoby to trochę wykorzystać. Więc widzimy się za tydzień. Do następnego. Cześć. Łakomczuchu, nie wytrzymasz. Jeszcze na kolację. Jestem głodna. Na kolację mamy jechać jeszcze.